Podczas rozjaśnienia zdjęcia ciemne obszary w plikach JPEG mogą wykazywać kolorowy szum i artefakty, co negatywnie wpłynie na wygląd zdjęcia. Natomiast zdjęcia w formacie RAW można swobodnie edytować, zachowując większą ilość szczegółów. Przyjrzymy się dwóm popularnym formom zapisu zdjęć – RAW i JPEG. Co to jest RAW? RAW to format zapisu zdjęć, który przechowuje wszystkie dane zebrane przez sensor aparatu bez żadnej kompresji czy przetwarzania. Dzięki temu możemy uzyskać więcej szczegółów, a także większą kontrolę nad parametrami, takimi jak balans bieli, ekspozycja czy kontrast. Pamiętaj jednak, że pliki RAW mają znacznie większy rozmiar niż pliki JPEG. JPEG to najbardziej popularny format zapisu zdjęć, który stosuje stratną kompresję, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Oznacza to, że część danych ze zdjęcia jest trwale usuwana, co może wpłynąć na jakość obrazu. Jednak pliki JPEG są łatwiejsze w obsłudze, zajmują mniej miejsca i są szeroko akceptowalne przez różne urządzenia i serwisy. Przyjrzyjmy się kilku istotnym różnicom między oboma formatami. Po pierwsze, jakość obrazu. RAW oferuje lepszą jakość obrazu, ponieważ przechowuje więcej informacji o kolorach i szczegółach. Na przykład, podczas rozjaśniania zdjęcia ciemne obszary w plikach JPEG mogą wykazywać kolorowy szum i artefakty, co negatywnie wpłynie na wygląd zdjęcia. Po drugie, edycja. RAW daje większe możliwości podczas obróbki zdjęć, umożliwiając m.in. lepszą korekcję ekspozycji czy balansu bieli. W przypadku JPEG-a edycja będzie prowadzić do utraty jakości obrazu. Po trzecie, rozmiar pliku. Pliki RAW mają znacznie większy rozmiar niż JPEG-i, co może być problemem, jeśli masz ograniczoną przestrzeń na dysku czy karcie pamięci. Po czwarte, kompatybilność. JPEG jest szeroko akceptowalny przez różne urządzenia i serwisy, podczas gdy pliki RAW mogą wymagać specjalistycznych programów do ich przeglądania i edycji, takich jak na przykład Adobe Lightroom albo Capture One. Moim zdaniem warto jest zainwestować czas i wysiłek w robienie zdjęć w formacie RAW, ponieważ może się to przyczynić do rozwoju Twoich umiejętności fotograficznych. Pamiętaj jednak, że ostatecznie to Twoje umiejętności jako fotografa są kluczem do osiągnięcia pięknych zdjęć, a nie tylko format, w jakim je zapisujesz. Wybór między formatami RAW i JPEG zależy od Twoich potrzeb. Jeśli planujesz intensywną obróbkę zdjęć i chcesz uzyskać maksymalną jakość obrazu, format RAW może być dla Ciebie najlepszym wyborem. Jeśli natomiast szukasz łatwiejszego i szybszego rozwiązania, które zajmuje mniej miejsca na dysku, format JPEG będzie dla Ciebie wystarczający. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz różnice między formatami RAW i JPEG oraz wiesz, który z nich będzie najlepszy dla Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem, zostaw komentarz poniżej. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fotografii i filmowania, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Do zobaczenia!